Witajcie. Tym razem o Karolu Wielkim. Ta korona bardzo źle się trzyma na tej kolczudze, więc pewnie mi spadnie, ale będę trzymał fason tak długo jak się da, a później ściągnę ją, bo będę musiał być bardziej mobilny, żeby korzystać z mojej historii Francji bez mitów i Wam coś więcej jeszcze w szczegółach opowiedzieć. Najpierw powiem o takich ogólnych rzeczach związanych z Karolem Wielkim. W zasadzie to no, on nie mogło go zabraknąć w serii o wielkich postaciach historycznych, ponieważ on nawet nosi przydomek wielki, prawda? I ale. Aha, jeszcze chwili, też słówko, dlaczego tak wcześnie nagrywam, bo wieczór mi się trochę plany pozmieniały na wieczór i tak dalej. W każdym razie, dlatego tak wcześnie, ale to sobie później obejrzycie. najwyżej. W każdym razie. Hmm, Karol Wielki oczywiście musiał być w tej serii, ponieważ nosi nawet przydomek wielki, ale ja tak do końca nie jestem przekonany, czy on był aż taki wielki, jak się mówi. W zasadzie mam takie wrażenie, że najważniejsze rzeczy umościł mu jego ojciec, czyli Pepin Krótki. Pepin Krótki, który był tak samo jak jego ojciec Karol Młot, Charles Martel albo Karl Martel. Wszystko jedno, bo to wtedy był, były wszystko odmiany można powiedzieć tych języków różnym stopniu napakowanych łaciną, tak? Im bardziej na zachód, tym bardziej napakowane łaciną. Dlatego mówimy o państwie, które było jednocześnie Francją i Niemcami, jakby. No więc więc Pepin, właściwie wszystko um, umościł już Karolowi wielkiemu. Dlatego, że. Hmm, Pepin wykonał kilka takich efektownych, bardzo i efektywnych też ruchów, które w zasadzie całą politykę Karola Wielkiego określają. Tu nie ma mowy o żadnych tak naprawdę nowych rzeczach, poza może tym, że Karol Wielki, chociaż sam się nie lubił, nie lubił w młodości skupić na nauce, to się okazało, że jako władca, bardzo doceniał naukę i opracował nowy styl, właśnie urzędniczy, nowy styl zarządców tego swojego państwa. I to jest właściwie wkład Karola Wielkiego, bo inne rzeczy to za bardzo nie można powiedzieć, że to są dzieła Karola Wielkiego, ponieważ to wszystko zrobił Pepin Krótki. Pepin Krótki zmarł w 768 roku. Nie wiadomo, dlaczego nosił e, takie, e, taki przydomek krótki, prawdopodobnie nie chodziło o jego wzrost. E, w każdym razie w przypadku Karola Wielkiego, do czego jeszcze wrócimy, jak najbardziej chodziło o, o wzrost. E, w każdym razie e, to są, czasami są takie dziwne sytuacje, że nam się wydaje, że jest niewielki wzrostem ojciec i duży wzrostem syn. Fizycznie e, taka różnica. No więc znamy dwa takie przypadki w historii Polski. Znamy Kazimierza Wielkiego, który następuje po Władysławie Łokietku. Władysław Łokietek był jak wiadomo niski, stąd rzeczywiście, stąd przydomek Łokietek. Kazimierz Wielki miał być bardzo dużego wzrostu, no więc prawdopodobnie, mimo że też tak dla, dla jaj w serialu Polonia przedstawiliśmy to, Prawdopodobnie po prostu Karol Wiel Kazimierz Wielki był wyniosły. Nie był wielkiego wzrostu bądź średniego wzrostu, ale był wyniosły i o to tutaj chodziło. Natomiast co do Pepina krótkiego, to Pepin krótki nie był krótki. Natomiast Karol Wielki był rzeczywiście wielki. Miał ponad 1,80 miał coś około 1,85 m wzrostu, co w epoce, w którym rosły rycerz, miał 1,65 m, 1,67 m. Rosły rycerz, tak? czyli Karol Wielki był zawsze największy w całej komnacie. Jego 185 centymetrów to tak jak w naszych czasach 205, tak? czyli wzrost zwracający uwagę. I rzeczywiście wzrost Karola Wielkiego ma pewne znaczenie w historii. To, to, to tak swoją drogą wrócimy jeszcze do tego. Albo nie, powiedzmy teraz. No więc dla różnych władców wschodniej części Germanii, na przykład dla Sasów, których podbijał Karol Wielki, a także dla Słowian, z którymi miał kontakt Karol Wielki. Zresztą od słowa Karol właśnie, czyli było wymawia wymawiane zarówno Karl we wschodnich częściach kraju, jak i Charles w zachodniej. Także były tam inne wersje, Carles i tak dalej. W każdym razie stąd jest nasze słowo król, dlatego że majestat i wielkość Karola Wielkiego w porównaniu z lichotą państwa Sasów albo państw słowiańskich wtedy był tak wielki kontrast, że im się musiał to wydawać jak jakaś największa potęga na ziemi. Dlatego słowo Karol i słowo król tak są połączone. Słowo król tak król po czesku karol po rosyjsku bierze się na określenia króla ale z zachodniej Europy pochodzącego no i u nas król to jest jak najbardziej pochodzi od słowa karol od imienia karol dotawszy do tego właśnie ogromny wzrost i imponującą posturę no to robiło wrażenie to jest zabawne bo wielcy się dzielą na na wielkich wzrostem i niewielkich wzrostem. Napoleon był średni, Ludwik XIV był raczej niski, chociaż nie bardzo niski, Fryderyk Wielki był też raczej nieco poniżej przeciętnej wzrostem, Katarzyna Wielka też nie była wielka, to caryca Anna Iwanowna na przykład była olbrzymiego wzrostu. Także Karol Wielki to jest chyba jedyny, i no Aleksander Macedoński nie był wysoki, ale wtedy nikt nie był wysoki. No miał nawet poniżej 60 i tak dalej. Natomiast Karol Wielki to jest chyba jedyny wielki, który był faktycznie wielki, bo nawet nasz Kazimierz Wielki nie był wielki pod względem wzrostu. Dobra, skończmy te, skończmy te sprawy wzrostowe. Natomiast przejdźmy do tego, co jest istotniejsze, czyli do reform. Chociaż tak jak mówię, no, wzrost władcy też ma jakieś tam znaczenie w tworzeniu PR-u. W każdym razie, Pepin, krótki, który nie był krótki, tylko miał taki pseudonim. Nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo dlaczego miał taki pseudonim. Może dlatego, że był uważany za bezczelnego przez niektórych. Dlatego, że Karolingowie wywodzili się z dynastii. Urzędników dworskich, czyli takich majordomów, to się nazywali majordomowie. Jeżeli państwo franków było dzielone na dwie lub większą ilość części, a co chwilę były takie podziały, najczęściej, najczęstszy podział, ten zasadniczy, to był podział na Austrazję i Neustrię. Austrazja to była z grubsza rzecz biorąc Francja bez Belgii, Szampanii i Picardii, a Austrazja to było to, co Karolingowie mieli z Niemiec plus właśnie Belgia, Holandia i tak dalej. To, to jest tak z grubsza mówiąc, dlatego że jeszcze pojawiały się jeszcze takie elementy jak Burgundia, na przykład wydzielana i tak dalej. I więc więc to nie jest takie proste, że po prostu Neustria i Austrazja. Więc Austrazja to jest Niemcy plus Holandia plus Belgia. A Neustria to jest większość Francji. Tak zasadniczo mówiąc. I teraz przy okazji możemy spróbować rozwikłać zagadkę, czy Karol Wielki był bardziej Niemcem czy Francuzem, czy to był bardziej Charlemagne, czy to był bardziej Karl der Grosse. No więc bez wątpienia, ród bez wątpienia ród Karolingów wywodzi się ze wschodniej części państwa franklijskiego i jego naj, najbardziej takim no tym przedstawicielem, który jest na wpół taką legendarną postacią, pierwszym Karolingiem był, a był gość, który się nazywał Arnulf i pochodził z Metzu. Metz to Belgia i teraz te rejony, przynajmniej blisko Belgii, bo to się zmieniało w historii, i no widzicie, że no są to te rejony wschodnie, austrazyjskie, tak? To był ród z Australii, czyli ród z tej wschodniej części państwa frankijskiego, ale zawsze jakoś z tych części niegermańskich, tylko bliżej tych części belgijskich. Jeżeli chodzi o, o na przykład Pepina Krótkiego, on się urodził, on się urodził w niedaleko Liege, czyli znowu Belgia dzisiejsza. I to jest dosyć zabawne, bo my właśnie nakładamy te kalki Francuz-Niemiec na, na te czasy i to jest dosyć zabawne, dlatego że Belgia jest w ogóle dosyć zabawna pod względem historii, no bo Belgia to była po prostu część Galii, którą zamieszkiwała najdziksza i najbardziej agresywna część plemion galijskich, których zbiorczo nazywano Belgami, no i których Cezar uważał za tych najdzikszych, tych najbliżej do ich braci. Stąd Germanie to są bracia po prostu, dlatego hermanos po hiszpańsku to do dzisiaj są bracia, U uważał za, za braci Galów. Ger Germanów uważał Cezar i w ogóle Rzymianie za braci Galów, bo są podobni. No, w sumie pod względem wierzeń, zwyczajów nie byli podobni, ale pod względem wyglądu, no, mieli wąsy, długie włosy, no, Rzymianom mogli się wydawać podobni. No więc Belgowie byli jeszcze Galami, oczywiście, bo oni byli ja całkowicie Galami. Najpotężniejszych plemię to byli Bellowakowie i oni tutaj, no, zrobili mnóstwo kłopotów Rzymianom i byli uważani za wędkowo dzikich, wędkowo dzielnych. Ale później Belgia staje się dosyć szybko germańska, znacznie wcześniej niż reszta. Jak już Rzymian nie ma, Rzymianie się zwijają. Mamy IV wiek, mamy tak powiedzmy 350 rok naszej ery i Belgię zamieszkują już Frankowie. Frankowie się tam osiedlają znacznie wcześniej niż w Galii i w znacznie większej liczbie, znaczy gęściej. Więc można powiedzieć, że Belgia była tak naprawdę w pewnym sensie matecznikiem Franków. Drugi region to był region nadreński, dlatego dzielono czasami Franków nasalickich, to byli w zasadzie z grubsza rzecz biorąc belgijscy, można powiedzieć geograficznie, i rypuarskich, to byli ci nadreńscy. No i w związku z tym można powiedzieć, że no, niewątpliwie pochodząc z Belgii, można tak powiedzieć, jest się niewątpliwie germańskim frankiem a nie jakimś mieszaniną Franka z Galem więc pod tym względem pod tym względem nam się tutaj wyraźnie zaznacza w pewnym sensie germańskość Karola Wielkiego jako potomka właśnie Arnulf'a jako potomka bezpośredniego potomka Pepina Krótkiego i tak dalej no to można powiedzieć, że rzeczywiście Karol Wielki był bardziej Germaninem. A ponieważ Francja jako kultura wyróżnia się tym, że zasadniczo jest to kraj galorzymski, dowodzony tylko przez Franków, którzy tam są w niewielkiej liczbie osiedleni, bo tym się wyróżnia Francja, dlatego tam zachował się język pardon monsieur, je voudrais avoir coś tam, coś tam, dlatego avoir, bo habere i tak dalej, i dlatego, że tam wpływy frankijskie zawsze były słabe. Franków w Galii było może tej Galii właściwej było może 150 tysięcy, a Galą rzymian 6 milionów, kiedy Galia Rzymska się zwijała. Więc te stosunki germańskie, na no to ludnościowe są zupełnie inne po tamtej stronie. Więc można powiedzieć tak. Jako Frank, i to jeszcze którego ojciec wywodził się z rejonów Belgii, był niezgalicyjczonym i niezgrzymszczonym, niezromanizowanym, niezgalizowanym Germaninem. Więc w sumie Karol Wielki etnicznie był bardziej Germaninem, więc to jest jakby sprawa tutaj rozwiązana w ten sposób. Także jego polityka była bardziej germańska niż polityka. Nawet Pepina, dlatego że Karol Wielki główne swoje kampanie prowadził na wschód. I to on zetknie się ze światem słowiańskim, właśnie podbijając większość świata germańskiego. To on, to on podporządkuje sobie Tassilona, Tassilo, Książę Bawarii, niezależny pan germański. To on podporządkuje sobie pogańskich sasów, wyrżnie wielu z nich, resztę ochrzci. Więc um, oczywiście Karol ekspandował we wszystkich kierunkach, ale ekspansja bardzo mocna w kierunku Germanii to jest jego cecha wyróżniająca, podczas gdy na przykład no, Pepin Krótki był bardzo aktywny w Italii i tamże też będzie aktywny Karol Wielki, więc tu nie ma różnicy Italia, Italia. Natomiast Germania jako rejon zainteresowania, no, rzeczywiście Karola Wielkiego jest bardzo. To jest jego, jakby, trademark jego coś nowego, co on wnosi. To to, niezwyk, to, to jest oczywiście prawda, że on się także wyprawi na Saragosę, na Barcelonę, ale to raczej tam będzie wysyłał ludzi. Na Saragosse to tak, to, no, to, to, to się wybierze, ale generalnie raczej w ten rejon zachodni to będzie kogoś wysyłał. Natomiast i mało tam będzie inwestował, że tak powiem, w swoich sił, i środków. Natomiast w kierunku Germanii, w kierunku wschodnim, no to zdecydowanie, zdecydowanie bardziej, bardziej osobiście, częściej przede wszystkim. Karol Wielki to jest władca, który prowadził nieustannie wojnę. To jest najbardziej militarystyczny władca, o jakiego można sobie wyobrazić. Jedyny rok jego panowania, a Karol Wielki prowadził. Karol Wielki dowodził państwem Franków od 768 roku do swojej śmierci w 814 roku. No to trochę sobie porządził, to jedynym rokiem, w którym nie ma żadnych wojen, jest rok 802. Karol Wielki też wymyśli system marchi te marchie to tak naprawdę było, były pograniczne hrabstwa, które łączono, na przykład cztery czy pięć takich hrabstw łączono w takie super hrabstwo, nazywano to margrabstwem, czyli marchią. No i znowu mamy śmiesznie, bo od tego są właśnie markizowie, dlatego oni są więksi w gradacji od hrabiów. I od tego są margrabiowie. Jest śmiesznie, bo nam się czasem wydaje, że margrabia to jest jakiś dziad średniowieczny niemiecki, a markiz to jest jakiś uperfumowany Francuzik w peruce, XVIII-wieczny. No nic bardziej mylnego, to jest dokładnie to samo. Ten, ta, ta, ta cała hierarchia systemu szlacheckiego pochodzi od Karola Wielkiego, trochę już od Pepina, ale głównie od Karola Wielkiego. A zaczęło się dlatego, że Pepin, oczywiście znowu, Pepin dał e, tutaj podstawowy impuls do tego, ponieważ, e, ponieważ, e, ponieważ e, w latach, właśnie e, późnych 50., wczesnych 60., czyli e, kiedy panował lat 1700 co ja mówię 750-760 na tym przełomie. Zrobił tak, że nadawał szlachcie ziemię, tak żeby ona mogła się wyżywić i żeby mogła mieć taki mały oddział konny najlepiej oczywiście z własnym udziałem, bo nie wolno było się wtedy migać od służby wojskowej. Czyli Pepin wprowadził armię konną, w ogóle, i to jest śmieszna sprawa, bo on, dzięki tej armii konnej, to on, a nie jego ojciec Karol Młot, Charles Martel, wywalił Arabów ostatecznie z Galii. To jest i, i w ogóle ze swojego państwa, tak, szeroko pojętego i z Galii węższej pojętej. Więc to Pepin krótki dzięki tej konnej armii, to była, tej, no, tej, tak i w ten sposób w ogóle stworzył rycerstwo też. Czyli znowu jest śmiesznie, bo Pepin stworzył ekonomiczne podstawy rycerstwa, tak, dając tą ziemię i y, oczekując, że armia będzie nie tylko piechurzy, ale także konni. Ale także no, on stworzył także, no, przez to też arystokrację de facto, ale jej gradację to już jest efekt działania Karola Wielkiego, ponieważ on wyróżnił właśnie margrabiów od, 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 od hrabiów. Jacyś tacy mniejsi paniczowie to byli tam wolni panowie, tak? Freicher, po francusku baron, no to też jest coś mniejszego z kolei od hrabiego. Taki mniejszy baron to jest baronet. I w ten sposób tworzy się nam ta, jak ktoś jest blisko dworu, albo pochodzi z jakiejś rodziny, która kiedyś była tam, jakaś królewska czy coś, to są książęta, potem wymyśla się, Diuków się wymyśli, czyli książąt, którzy nie byli nigdy z jakichś rodów królewskich, ale byli, są potężni bardzo, więc tacy honorowi książęta, można powiedzieć. Także tworzy się taka gradacja książę, duke, Margrabia, hrabia, potem będą wicehrabiowie, baronowie, baroneci i tak dalej. To jest efekt działania Pepina i Karola, więc oni wymyślają feudalizm, wymyślają ten bardzo taki precyzyjny podział europejski, szlachecki, i przez to, że to był kraj franków, był wielojęzyczny, wielo, jakby można powiedzieć, wielu tradycji. No to się to przyjęło w zasadzie w całej Europie, tylko się szukało odpowiedników, tak? Potem, że w Anglii byli Erlowie, no to oni będą hrabiami, ale już żona Erla to jest countess, czyli hrabina. Także warto zwrócić uwagę. Więc można powiedzieć, że Pepin i Karol wymyślili właściwie całą tą arystokratyczną zachodnioeuropejską kulturę. Tutaj jest jeszcze istotna rzecz taka, że to znowu Pepin kładzie. Aha, jeszcze jedna rzecz. O Gali. Są i o Francji. O Gali i o Francji. Ja w mojej historii Francji bez mitów, z której będę jeszcze też korzystał za chwilę, której przedsprzedaż cały czas trwa i której zachęcam do kupna, i mojej historii Francji bez mitów cały czas jest przedsprzedaż. Ciągle ona jest w korekcie, to jest gruba książka, 500 stron, jest dużo dobrego czytania, naprawdę warto. No, ale też to oznacza, że profesor Wiatrowski, to jest nasz nowy super, super korektor, będzie, no, ma dużo pracy, tak? To jest też do, 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 dobra płaca, też jest za tą dobrą pracę i tak dalej, ale to wymaga duż, dużo pracy od niego. No więc. Żeby właśnie nie było takich wpadek, jak pospiesznie wydaliśmy z niezbyt dokładną korektą historię Polski bez mitów. No ale już widzieliście, że przy innych książkach, tych mniejszych książkach, jakie wydawaliśmy, już było dobrze. Więc teraz też będzie dobrze. No i teraz więc, więc tak, więc ja w mojej historii Francji bez mitów mówię taką teorię, głoszę taką teorię. I tutaj ja się zgadzam z niektórymi historykami. Którzy też taką teorię zgłoszą, to nie jest tylko moja teoria. Między innymi z Michelem Rouchet. Rouchet przedstawił taką teorię, że właściwie idea Francji jako Francji powstaje już za Chlodwiga. Więc nie jest prawdą to, co mówi na przykład Jan Baszkiewicz, że o Francji należy mówić największy polski specjalista od Francji, ale jednak tutaj moim zdaniem i zdaniem ruszego, gdyby on znał, jeżeli zna poglądy Waszkiewicza, bo wiecie jak to jest z czytaniem autorów wschodnioeuropejskich przez zachodnioeuropejskich, oni mają własne sprawy do roboty, to powiem tak, jest taka teoria, że Francja i Niemcy naradza, naradzają się ze wspólnego państwa frankijskiego, w momencie, kiedy w 842 lub 3. roku jest spotkanie, właściwie 843, spotkanie Ludwika niemieckiego, to ten pseudonik niemiecki to było pierwotnie Teutsch przez T i to oznaczało tutejszy, bo nie było wiadomo, jak trochę mówić, tak? No, nie było wiadomo, jak, jak, jak mówić, stąd też są słowa teuton Teutonicji, tak i. Teutoni, Tedeski, po włosku, potem i tak dalej. To jest. Nie było wiadomo, jak mówić, no bo każdy trochę inaczej mówił na Rzesze. Tak? Po francusku Niemcy to jest Alemań od Alemanów, którzy byli Alemanen, czyli wszyscy ludzie, bo to była ściepa z wszystkich, plemion, które zostały pokonane przez Rzymian i łączyły się te niedobitki w jedno takie plemię, można powiedzieć drugiego rzutu, taki second hand i oni są akurat właśnie tam na styku tak samo jak Frankowie, Alemanowie byli albo Alamanowie, oni byli na tym styku z Galią dlatego, natomiast no na przykład no, niektórzy mówią na Niemcy, na Niemcy Germania dlatego, że odpowiada mniej więcej Germanii tak jak ją Rzymianie widzieli Chociaż trzeba by dodać właśnie Belgię i parę innych rzeczy tak naprawdę. No i tutaj jest problem. Chociaż nie, to jest trochę to uprościłem. No, zasadniczo rzeczywiście Germania i Niemcy to mniej więcej jest to podobny rejon, tylko że no, tylko że właśnie to pochodzi od tego słowa bracia, że Germanie to niby są bracia Galów, tak jak uważali Rzymianie wokół Cezara. Juliusza, oczywiście, Cezara. Także no dobra, ale teraz zobaczcie, jaka śmieszna sprawa. Bo tak w 843 roku, już dużo po śmierci. Em, to jest prawie 30 lat po śmierci Karola Wielkiego. Ludwik Niemiec i Karol Łysysys, zachodnio frankijski król przemawiają do oddziałów swojego brata. I to było w tam momencie, kiedy tam. Się właśnie dzielili kompetencjami w ramach tego państwa, i tak dalej. Przemawiali do działu swego brata. No i Ludwik Niemiecki, właśnie ten Ludwik Tutejszy, ten Tojcz, on przemawiał do Karola, do wojsk Karola właśnie Łysego w czymś, co przypomina francuski. Natomiast Karol Łysy przy... do do oddziałów Ludwika tutejszego, Ludwika Niemca, przemawiał w czymś, co wygląda na niemiecki. Tylko, że to jest bzdurny, bzdurna koncepcja, że wtedy się rodzą Francji i Niemcy, dlatego że zawsze tak oni musieli to robić. Jeżeli mówiło się do Frankowie, byli wielojęzyczni prawdopodobnie i nawet jeżeli ktoś był z zachodnich rubieży państwa Franków i znał głównie Jakiś taki protofrancuski, a ktoś był ze wschodnich i znał te, ten protoniemiecki, to oni znali odrobinę, jeżeli mieli do czynienia z tymi rejonami, tymi drugimi, to wiedzieli, że tam troszkę musieli znać jakieś podstawowe słownictwo tej drugiej części kraju. I to miało miejsce dużo wcześniej. To jest absurd. Natomiast Francja jako idea rodzi się, moim zdaniem, w V wieku, jeszcze za Merowinga, za Chlodwiga, dlatego że Chlodwik tworzy koncepcję kraju, właśnie galo-rzymskiego, z chrześcijaństwem, z, z religią tą ortodoksyjną, katolicką, w odróżnieniu od arianizmu, który wybierają wszyscy inni Germanie, nawet Burgundczycy, a co dopiero goci. No i ten Chlodwik generalnie zaznacza ten, ten, te, te wszystkie cechy, jaka, jakie Francja będzie miała. Czyli zasadniczo jest to kraj galo-rzymski, który kultywuje kulturę łacińską, natomiast ma kadrę zarządzającą germańską i Franków w tej Francji właściwej nigdy nie było dużo. Nazwa oczywiście się zmieniła, chociaż też nie od razu, dopiero w VII wieku się często mówi Francja. Wiecie, że Francja po raz pierwszy się słowo Francja pojawiło w IV wieku naszej ery, kiedy zaczęto mówić o Belgii zajętej przez Franków salickich. To wtedy zaczęto mówić Francja. Więc pierwsze użycie słowa, prawdopodobnie się czytał Frankia w ogóle, bo starożytna łacina. Trochę inaczej się czyta. Więc, Frankia, ona była, to była ta ziemia, de facto to była Belgia, tak naprawdę, z grubsza rzecz biorąc. Czyli tam, gdzie Frankowie się najbardziej zbliżyli do Galii w dużej masie. I naprawdę w dużej masie skolonizowali jakiś teren. Dlatego właśnie Belgowie są bardziej franko, frankijscy, i przez to germańscy i blond, blond, niż Francuzi. Bo jest po prostu ich tam o wiele więcej. Więc, można powiedzieć, że idea Francji jako osobnego kraju rodzi się za Chlodwiga. Ja tu jestem z Michelem Rusze przeciwko Janowi Baszkiewiczowi, bo to jest absurd mówienie, że używano języka, zawsze używano języka tej drugiej części kraju, komunikując się z oddziałami z tej drugiej części kraju. To nie jest żaden argument. Ja wiem, Ten argument jest także rozpowszechniony we Francji, ale to nie czyni go bardziej sensownym. Także Francja jako idea istnieje od Chlodwiga, niekoniecznie od chrztu Chlodwiga, ale od tych wszystkich pomysłów, że od, tego, od tej ugody ludu świętego Remigiusza, czyli galo Rzymian i ich lidera religijnego, który był za tym, żeby słuchać soborów, a nie ariańskiej, tej tak zwanej herezji, plus ten, ten ta sztama Remigiusza. Z Chlodwigiem, ona zaczyna w Francji, bo to jest jakiś nowy byt, coś nowego trochę, trochę Rzym, a trochę Germanie. W kontraście do tego, Włochy na przykład szły total Germanic i tylko były te fasady, były rzymskie państwa, natomiast kultura była generalnie Odoakra i Teodoryka i tak dalej. Była kultura germańska, a raczej arianizm i tak dalej był rasizm germański w stosunku do, do Rzymian i Latynów podbitych. Zupełnie inna sytuacja. no Hiszpania też zupełnie inna sytuacja, Wizygoci i tak dalej. Więc ten podział, że Francja jest czymś innym niż inne rejony, on się za Chlodwiga powstaje, a nie za. Że to jest jakaś nowa jakość, to to postać za Chlodwiga, nie bynajmniej za Karola Wielkiego czy później. No dobrze, także tak to wygląda. Jeszcze jest jedna bardzo istotna sprawa. Bo mówiłem tutaj, że Pepin krótki w zasadzie wszystko umaścił, umościł swojemu synowi. I taka jest prawda także pod względem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, geostrategicznym, ponieważ Pepin krótki tak jak mówię prawdopodobnie krótki wychodzi, wywodzi się stąd że uważano że jest bezczelem że bezczelny że bo, bo pamiętacie że Karol Młot rządził całym państwem Franków yy, za swojego niby pana Merowinga z yy, jeszcze z dynastii Merowingów ale on nadal był oficjalnie tylko majordomusem nie był królem dlatego to, to dlatego że Merowingom przypisywano Magiczne zdolności. Długie włosy merowińskie, które były, miały być magiczne. Zresztą to były jeszcze z tych czasów pogańskich, kiedy uważano, że wodzowie mają hail, czyli tak zwany zdolność wygrywania bitew. No, i te, te święte włosy Merowingów powodowały, że Karolingowie się bali e, tak wprost ich odsunąć. Dopiero Pepin Krótki to zrobił, i niektórzy przypisują ten pseudonim Krótki, tym, że on był bezczelny, że odważył się odsunąć Merowingów dosłownie i zamknąć ostatniego z nich, który się chyba nazywał Hilperyk III, czy jakoś tak. Nie pamiętam, jaki był jego numer niestety, ani imię do końca. W każdym razie, tego, teraz mi wyleciało, w każdym razie zamknął tego Gostka w klasztorze w Soissons, czyli po francuskiej stronie, byśmy powiedzieli, po zachodnich rubieżach, w Neustrii krótko mówiąc. Tak? No i teraz powiedzmy, że we Francji, czyli powiedzmy, że w Neustrii wydzielając Burgundię. No i kawałeczki, które są podczepione od Austrazji, bo są blisko Belgii dzisiejszej. Dobra, więc tak to... Tak to wygląda. No i teraz Pepin e, krótki właśnie odważył się zamknąć tego merowinga, ostatniego, odważył się wystawić na krytykę z powodu nieszanowania no, nie siwych włosów, ale magicznych włosów merowinga. I yy, yy, w związku z tym, czyli odważył się naruszyć tabu, bo to o to chodziło. To było tabu czysto religijno, religijne, tak? Warto o tym pamiętać o tych merowinskich włosach magicznych. Yy, no i. No, i nic się nie stało, więc ludzie zaufali Pepinowi krótkiemu, ale na pewno było jakieś oburzenie, stąd mogło być to krótki. W każdym razie Pepin był. Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Że Pepin miał Karola Wielkiego z taką nałożnicą, która nie była jego żoną, ale prawie na pewno poślubił ją po tym, jak ona już była w ciąży. Więc Karol Wielki był takim trochę naciąganym, um, naciąganym, legalnym synem. tak, Trochę naciąganym legalnym synem. Takim, że można było teoretycznie nazwać go bękartem I czasami to robiono. Zwolennicy jego starszego syna Karlomana, jak najbardziej tak robili. Pepin chyba dobrze znał swoich synów i też wprowadził bardzo nietypowy podział państwa. To też wynika z tego, że to Pepin wziął pod obcas Merowingów i to Pepin był właściwie wielkim władcą, tak naprawdę. Jedyne co, to był frajerem wobec papiestwa, no ale to się mu też przydawało yy, yy, ideologicznie, A do tego wrócimy. Znaczy, to, to powiem krótko, może. Pepin Krótki pomógł papiestwu przeciwko plemieniu Longobardów, czyli długobrodych Germanów yy, i Tą samą tradycję będzie potem kontynuował Karol Wielki. Trochę chłopca na posyłki dla papieństwa, ale jednocześnie na, dzięki temu nawiązanie do tego, że e, do cesarstwa starożytnego Rzymu, niby. Znaczy, niby. No, że to nie było wiele warte, ale, ale no, 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 może tam oni myśleli inaczej, że i tak dalej. No ale dobra, to, to za chwilę. Natomiast hmm, Pepin, y, krótki zrobił coś takiego, że już nie stosował tego podziału Merowińskiego na państwo wschodnio-zachodnio-frankijskie, ewentualnie wydzielając Burgundię, tam się różnie to robiło, tylko zastosował podział, zastosował podział jeszcze były tak kwitania, czasami odpadała i tak dalej to też pokazuje, że odpadała Burgundia, odpadała Akwitania mimo to były tam cztery części, czyli cztery części francuskie jakby, można tak powiedzieć bo przed podbojami na wschodzie w Germanii, pod podbojami Sasów, pod porządkowaniem Bawarczyków to, to państwo było bardziej francuskie można tak powiedzieć to Karol Wielki przesunie jakby państwo na wschód i w Aachen w Akwizgranium zrobi stolicę tak jak więc tak jak mówię jeszcze raz, można powiedzieć, że Karolingowie są w pełni Germanami z bardzo germańskiego regionu, czyli z Austrazji i najbardziej najbardziej frankijskiego części Austrazji, czyli z Belgii, de facto pochodził. Więc był germaninem, ale państwo Pepina było bardziej francuskie niż państwo Karola Wielkiego, który poszedł dużo na wschód. No ale dobrze, skąd w ogóle ten pomysł, żeby tak pójść na wschód? No dlatego, że Karol Wielki, no czyli jeszcze niewielki, może na razie po prostu Karol, on został, jemu się dostały nie po prostu ziemie na zachodzie, czy po prostu ziemie na wschodzie. Tego podziału Pepin nie zastosował i to było coś nowego, że on tego nie zastosował. On zastosował podział taki, że centrum dostało się Karlomanowi, który był starszy, ale mało energiczny, a ambitnemu młodszemu Karolowi, którego niektórzy nazywali Benkartem, bo był taki trochę naciągniętym legalnym synem, dał ziemię okalające, ziemię Karlomana ze wszystkich stron. Czyli on rozumował na takiej zasadzie, że Karol z tą jego energią, posturą, ambicją i tym, że też właśnie ty jest takim troszkę prawie bękartem, to będzie się starał, że on będzie zajmował się osłoną tego państwa z zewnątrz, będzie takim ministrem spraw zagranicznych przez samo usytuowanie. Później i on liczył też, że przez to też nie będzie konfliktów między synami, że nie będzie na przykład część wschodnia kontra część zachodnia, bo równie dobrze mogło być coś takiego, więc tylko na zasadzie raczej, że będą musieli współpracować ze sobą, a i tak Karloman nie będzie popierał Karola Wielkiego i teraz Karol Wielki, żeby być większym od Karlomana, bo ziemie Karlomana były generalnie lepsze, tak od Loary, na południe to były bogatsze ziemie. Rol, trzeba myśleć o rolnictwem w tych czasach, więc lepsza ziemia, bardziej płodna. I Karol Wielki musiał wymyślić pomysł, żeby być większy od Karlomana, mieć większe zasoby, więc zaczął ekspandować we wszystkich kierunkach. A to Hiszpania, a to, a to Germania. A to, to, Więc on musiał tak robić, bo. Musiał tak robić, ponieważ musiał jakoś przeskoczyć Karlomana i, i potem się z nim porachować. Tak? To, to, to niestety tak to wyglądało. I to zostało w Karolu wielkim, to, ta, ta tendencja do ekspansji, ekspansji, jeszcze raz ekspansji, noch einmal ekspansji, encore une fois ekspansji i y, to jest wyznacznikiem całego panowania. Jedyny rok pokoju, w którym on ma pokój ze swoimi sąsiadami, Karol Wielki, to jest pokój, to jest rok 802, jak już mówiłem, tak? Dobra, jeszcze jedna taka uwaga ogólna, i zaraz przejdziemy sobie do tego, co tam się po kolei dzieje, i jeszcze raz nawrócimy z tym, żeby się utrwaliło Wam te informacje. Jak wiadomo, Karol Wielki został. W magicznym roku 800 cesarzem, cesarzem rzymskim. Ale w zasadzie to już Pepin, znowu to samo już Pepin Krótki został ogłoszony obrońcą kościoła, obrońcą papiestwa w miejsce Bizancjum wcześniej. Longobardowie zagrażali, zarówno za Pepina, jak i za Karola, zagrażali papiestwu, więc trzeba było jakiegoś tam mianować jakiegoś tam Defensor Ecclesiae, tak, czyli um, mówiąc po łacinie Cezara to Ecclesiae, mówiąc w łacinie średniowiecznej Defensor eklezje. Um, ta łacina też się zmienia w czasie. No i um, było wiadomo, że, um, że to jest ta droga, tak, i teraz magiczny rok osiemsetny, wtedy też przy... Nie tylko w roku 2000 czy 1000, ale także w roku 800 przy, przydawano dawano znaczenie takim okrągłym datom. Odnowienie cesarstwa zachodniego niby, tak? Papież sam koronował tego, mianował de facto, cesarzem, ogłosił cesarzem Karola na Rzymskiej ulicy w ogóle, bez przygotowania, bez tego. Ten papież niewiele znaczył, bo to był człowiek prześladowany przez rzymskie elity, któremu uratował tyłek w ogóle Karol. Więc tym bardziej Karol, Karol traktował go jak klienta po prostu, jako swojego podnóżka raczej, które, którego musi ratować z opresji ciągle. Natomiast papież Leon wymyślił sobie, że on jest tutaj jakimś um, ważnym gostkiem, tak? że on będzie robił, robił cesarzy zachodnich. No i Mianował. No i tutaj będzie ten, ta, ta kwestia sporna później. I było to oczywiście rzucone wyzwanie Bizancjum, ale rzucone przez papieża raczej niż przez cesarza, no bo się zrobiło takie już wyraźne, że są dwa cesarstwa, tak? Zawsze było jedno, no ale w sumie, znaczy zawsze było jedno. No pod koniec istnienia cesarstwa rzymskiego były dwa cesarstwa, więc w sumie nawiązanie, że odnowienie cesarstwa zachodniego, tak, coś takiego, ale to i tak było wyzwanie dla Bizantyjczyków dla zwariowanej cesarzowej Ireny i jej dziwacznych tam. Najlepsze lata rzeczywiście Bizancją miało za sobą, raczej. No dobra, więc to jest taka dziwna sytuacja trochę z tą koronacją, i niekoniecznie poszło wszystko po myśli Karola, no ale nie wypadało odmówić, jak to się mówi, tak? Dobra. Co tutaj jest istotnego jeszcze? Co o czym mogłem zapomnieć? Zaglądam teraz do. Zaglądam teraz do. Um, um, zaglądam teraz do mojej historii Francji bez mitów I tutaj widzę informację taką, której nie pamiętałem, żeby wam powiedzieć, że Karol. Um, Karol Młot jeszcze, czyli dziadek Karola Wielkiego, w 739 roku, czyli 7 lat po wyparciu Arabów pod Płatię, chociaż nie, bez, nie całkowitym wyparciu, bo całkowite wyparcie z Gali Arabów to dopiero Pepin Krótki. Ale w 732 wiadomo, bitwa pod Płatię, zahamowanie ekspansji Arabów. Ale to znowu Pepin Krótki tworząc konnicę i feudalizm zahamuje ich na serio. W każdym razie w 739 roku, 739 roku, jak jeszcze jest Karol Młot, Charles Martel albo Karl Martel, on um, jest zagadnięty przez papiestwo 739 roku, czy by nie pomógł przeciwko Longobardom, bo już wtedy byli Longobardowie problemem dla tak? Longobardowie stworzyli sobie tam właśnie ten, ten, ten yy, królestwo takie i, i tak dalej. No i nie byli tak spolegliwi wobec papieża, jak byli mimo wszystko goci wcześniej. W każdym razie, mimo wszystko, bo to jest duży nawias, Dobra, w każdym razie zobaczcie, jak zareagował Karl Martel. Ach, on zareagował w taki sposób, że ty papież, słuchaj, Langabardowie pomogli mi w walkach z Arabami, więc sorry, ale nie będę przeciwko moim sojusznikom. Pepin, krótki już o tym zapomni, czyli Pepin zacznie uprawiać politykę prokościelną, propapieską. To było coś nowego. Dobra, co tu dalej? No i tak jak tutaj. O, Pepin w 754 roku pomógł papieżowi, nowemu papieżowi Stefanowi II. Tutaj. I, i w tym 754 roku był ten list od papieża Stefana, który nazywał właśnie. Franków i Pepina Krótkiego, obrońcą wiary. I to chodziło też troszkę o to, że pomóc Pepinowi przezwyciężyć opory można władców przeciwko temu, że on, że Pepin oddalił Merowingów, bo, oddani się zastanawiali, co jest ważniejsze, czy święte włosy Merowingów, czy list od papieża, co ma większą wagę? Także to też pokazuje, jak bardzo pogańsko-chrześcijański to był ciągle świat. Jak bardzo wszystkie te czynniki były brane pod uwagę. Każda wielkość, każda duchowość była brana pod uwagę tak samo. Więc w zamian za to no, pomógł papieżowi, no, ale zdradził tych longobardów, de facto swoich sojuszników. W 760 Pepin wyrzuca Arabów za Pireneję dzięki temu, że miał cały czas około 15 tysięcy armii. Dzięki temu, że dał ziemię swoim popychlom. I oni robili te konne oddziały, te feudalne. Czyli Pepin stworzył feudalizm i pokonał Arabów. To, czego nie mógł zrobić Karol Młod, ponieważ nie miał takich mocy, nie miał takich, takiego wojska, tak? Nie miał takiego wojska. Natomiast, Karol, natomiast Pepin tak. Ze swoją kuzynką Bertrandą, Pepin Krótki miał trójkę dzieci: Karola, Karlomana i, i córkę Gizele. Ogółem miał dziewiętnaścioro dzieci, ślubnych i nieślubnych. Starszy z oficjalnych synów, Karol, aha, przepraszam, bo zawsze mówię, że Karloman jest starszy, a starszy jest Karol. Natomiast w feudalnym świecie był młodszy, ponieważ jego, tak jak mówiłem, jego legalność do tronu była, mogła być zakwestionowana. Więc w sumie, w pewnym sensie, starszy był Karloman, tak naprawdę. Także dlatego mi się pomyliło. Dobra, Pepin zmarł w 738 roku, nie zastosował podziału na Neustrię i Austrazję, to co już mówiłem. Młodszy syn Karloman dostał Burgundię i Prowansję i współrządy w Akwitanii, by powiązać tą prowincję, która nie jest frankijska zupełnie, ani nawet nie jest do końca galijska. Akwitanowie to trochę osobny lud, ale powiązać z rządem panującym. No i tam lizali Akwitanie także wizygoci z Hiszpanii, więc to też był wcześniej, więc to też był problem. Dobra, w 739 roku zbuntował się książę kwitański Hunold, ale pacyfikował go tylko Karol. Karloman olał sprawę. Całe panowanie tutaj w 771 roku, Karloman zmarł, a Karol szybko odsunął od władzy jego syna Pepina i zjednoczył państwo. Czyli 771 rok, Karol Wielki już ma wszystko. Całe panowanie Karola to niekończące się wojny. Za Arabami na przykład, 78, 95, Sasami, to wszystkie lata powiedzmy 79, a 804 w zasadzie z przerwą na 802, Słowianami nad Łabą 781, 789, Awarami, Awarowie to taki madziarsko podobny, ale nie madziarski lud stepowy z Azji Środkowej, Awarowie i w tym samym mniej więcej miejscu co wcześniej Hunowie, a później Madziarowie się wleźli, dlatego mówię, madziarsko podobny, 791, 792, 3, 4, 5, 6, cały czas walki z awarami. Czyli widzicie już, że walki na przykład z, z awarami i Arabami były w tym samym czasie, e, Słowianami i Sasami też w tym samym czasie. No i jeszcze walki z Longobardami, prawda, te misje. Powstały hrabstwa, większe od nich marchie nadgraniczne. Te marchy nadgraniczne między innymi hiszpańska, duńska i bretońska z silnym garnizonem przeciwko islamowi i poganom. Nowi ziemianie urzędnicy byli jednocześnie jego szpiegami. Karol surowo karał rabunek w ramach państwa franków. Niestety, na szczęście, na szczęście wojny toczyły się tylko na rubieżach. Wtedy była takie bezchołowie, że bardzo często można władcy własnych, właściwie ludzi w ramach swojego państwa, grabili i uważali, że jest ok. Karol Wielki to też jest jeden z pomysłów, dlaczego on te ekspansje prowadził, ponieważ oni wtedy grabili ludzi, którzy albo nie za bardzo podlegali Frankom, albo w ogóle już im nie podlegali, więc to był też pomysł, żeby zająć tą energię e, wojowniczą, e, żeby ona nie objawiła się negatywnie, więc stąd też te wojny, ale dlatego Karol Wielki jest najbardziej militarystycznym władcą w dziejach, a nam się jakoś tak nie kojarzy, nie? Są władcy, którzy są znacznie mniej militarystyczni, a nam się kojarzą z obrazem żołnierza. Na przykład król żołnierz, król sierżant, Król Prus, który nie prowadził de facto żadnej wojny, tylko wycyganił od szwedów w 1713-14 szczecin, a jest nazwany królem żołnierza. No ale są władcy, którzy są bardzo wojowniczy, i mówimy o nich wojowniczy tam. Aleksander Wielki czy coś. Dobra. W 781 roku Karol wysłał swojego trzyletniego syna do Akwitanii, by poznał te rubierze i tam się przeniknął te wpływy, tutaj karolińskie. W 770 roku, w 777 roku, taki taj, Tajf, Tajfowie to są lokalni władcy, taki mały król, który rządził sobie tutaj. W Saragosie i przeciwstawiał się emirowi, czyli temu większemu monarsze kordobańskiemu z Kordoby. Poprosił o pomoc w walkach, właśnie z emirem Kordoby. Karol wysłał odsiecz, ale później się okazało, że bramy Saragosy są zamknięte. Nie wiadomo, co się wydarzyło w tym 778 roku. Nie wiadomo, co się wydarzyło, czy Emir, czy, czy ten lokalny władca, czyli Taif, Saragos zamknął bramy przed wojskiem frankijskim, bo się go przestraszył. Mogło tak być. W każdym razie Karol postanowił chociaż zwasalizować sobie Basków, ale nie do końca się to udało. Udawali miłych, przynosili jedzonko, ale potem zrobili zasadzkę na strasztylną wojska frankijskiego, prowadzoną przez słynnego Rolanda, tak, który tutaj nawet jego słynny miecz, tam Durendal mu nie pomógł i tak dalej. No i jest oczywiście pieśń o Rolandzie, o tym jak Baskowie, często się mówi, że pieśń o Rolandzie walki z, słuchajcie, z muzułmanami, no nic bardziej mylnego, to były walki z Baskami i Baskowie zrobili taką, zresztą oni nawet nie wygrali z tymi Karolingami, tej, ty, tymi Frankami tej bitwy, tylko w tym wąwozie Rosenwald, tylko oni Zrzucili na nich taką lawinę, rzucali w nich kamieniami przede wszystkim. No, bitwa to tam troszkę łuczki i takie tam. Pieśń o Rolandzie powstała dopiero w XII wieku, ale można tutaj przeczytać, słuchajcie, że wtedy ten francuski był, brzmiał: Karl, li reis nostre, empere, magnes, set anstus, plains, et estet, et en spine, tresquel, no, nie <gryw> i wiadomo jak to czytać. Że, czy bardziej po francusku, czy bardziej po łacinie. No, dzisiaj to jest oczywiście Charles Juan, nom empereur, Ceton et Tier, i tak dalej. Wszystko jest troszkę po... Dobrze. W 782 roku Sasi pokonali sromotnie Franków w górach Suntel, Zuntel. i potem Karol zabije około 5000 sasów, także kobiet i dzieci. To jest trochę dziwne. Jak tutaj wprowadzi kary śmierci dla każdego sasa, który zaatakowałby funkcjonariuszy kościoła i spożył mięso w post, to, to też zrobił kary śmierci od 785. Nic dziwnego, że walk z, sasów jeszcze, z sasami będzie jeszcze co z niemiara, bo poszedł najmocniej jak się dało. W 788 roku zbuntował się książę Bawarii Tasilo i skończył w klasztorze. Jego właśnie ludzie e, się opowiedzieli przeciwko niemu, a za. Za klasztorem. Tak, Mahometowi służył ten król Saragosy. No tak, ale on walczył też z Mahometaninem, czyli emirem Kordoby. Więc to były walki wewnątrz. Słuchajcie, według Briana Katlosa dzieje muzułmańskiej Hiszpanii w tamtych czasach nie mimo wszystko, mimo że Karol wiedział, że jest chrześcijańską potęgą. Nie patrzono tak bardzo inaczej jeszcze na władcę muzułmańskiego, jak na władcę um, chrześcijańskiego. Więc to, że on przychodzi na pomoc jednemu władcy muzułmańskiemu przeciwko drugiemu, i, a zostaje z kolei zdradzony przez chrześcijan, to nie jest nic nadzwyczajnego w tamtych czasach. To trochę później się umocną te fanatyzmy um, wzajemnie. Dobra, to też trzeba pamiętać, żeby nie używać w stosunku do wczesnego chrześcijaństwa, o którym tutaj mówimy, kategorii spóźnego chrześcijaństwa, czyli krucjatowego na przykład, tak? Krucjatowych. Dobra, 792 rok to są zaczyna się kilka lat spisków syna Karola, czyli Pepina, na, na wzór dziadka, nazwany Pepinem. Pierwszy niewątpliwy atak wikingów w 799 rok złupili wyspę Noirmoutier przy Noir przy wybrzeżach akwitańskich. Tam był taki klasztor świętego Filiberta i tak dalej. Karol wyruszył, potem, potem były też ataki wikińskie przeciwko Anglii i Karol bał się, że zaatakują północne rubieża, więc Zrobił garnizony i umocnienia w marcu 800 roku, zaczął wznosić umocnienia antywikińskie w Buloń. Tytuł cesarski Karol otrzymał w Boże Narodzenie 800 roku w Rzymie z rąk papieża Leona III. Wbrew legendą, papież nie zaskoczył go założeniem cesarskiego diademu na głowie na oczach rzymskich gapiów. A widzicie, źle pamiętałem, myślałem, że taka jest legenda. Myślę, wziąłem ją za, za tego serio, a w książce napisałem poprawnie, widzicie? Wszystko się może zdarzyć. Naj, raczej to, że najpierw założył ów diadem, a potem zakrzyknął o owiwaty dla władcy. No ale to raczej, no właśnie raczej, czy to było na ulicy, czy gdzie to było, tego my nie wiemy, tak? Nie wiemy, gdzie to, gdzie to jest, gdzie to było. Więc to mogło być na ulicy nie, ten, ale przyczyną, no i właściwie dobrze powiedziałem, bo. Na szczęście, bo przyczyną jego wkurwienia się Karola było to, że papież go nie spytał i sam się uznał za najwyższy autorytet. Tak? Natomiast to, czy to miało miejsce na ulicy i na oczach gapiów, to tego nie wiemy po prostu. Ale to nie jest powód, dla którego Karol był zdenerwowany na papieża. Dobrze. Leon był politycznym bankrutem. Karol uważał, że koronacja powinna być tylko potwierdzeniem władzy, jaką Karol już miał, a nie jakąś papieską łaską. Nie chciał jednak, by papieżem został nieprzychylny Grek z Bizancją, więc popierał Leona mimo jego wyskoku. Możliwe, że nie rozumiał całej wagi odtworzenia monarchii bożej, co jako typowy król Franków, bo, jako, bo jak typowy król Franków podzieli ziemię między synów. Bo to jest też taka, taka rzecz, że wiecie, jest jeden Bóg, tak? No to nie dzielimy władztwa, tak? No ale jak musimy brać pod uwagę inne konsideracje, no to dzielimy, tak? tak? po germańsku jest zawsze dzielić państwo na kawałki. Po rzymsku jest nie dzielić. Więc tutaj widzimy, że wpływ papieskiej ideologii na, na Karola mógł nie być taki wielki. Dobra. Imperium Karola Wielkiego było najpotężniejszym od wieków państwem na zachodzie Europy, ale nie mogło ono uciec od bolączek wczesnego średniowiecza. Niedostatek żywności zdarzał się często. Nawet były akty kanibalizmu w 793 roku w Burgundii, a kilka lat później w Saksonii. Mogło też być tak, słuchajcie. Mogło też być tak. Że te nie, nie, po nie było wielkiej pomocy przeciwko tym niedostatkom żywności, dlatego że zarówno Burgundia, jak i Saksonia to jest taka dalsza ciał koszula, tak? Nie, nie jest to bliska ciał koszula. To nie są rdzennie takie frankijskie ziemie, więc może po prostu niewiele zrobiono, bo to coś w rodzaju jak głód w Irlandii gdzie w XII wieku. Anglicy niewiele zrobili dla. Sprawy, bo to, bo to tylko Irlandia. To tak samo tutaj można było myśleć, że to tylko Saksonia, albo te, Widukindowska, albo um, tego, tego króla obalonego Widukinda, albo jest to tylko Burgundia, bądź co bądź zawsze trochę inna od reszty. Burgundia jest inna, dlatego że Burgundowie byli Arianami, i tam było takie typowe germańskie państwo piętrowe, czyli. Nie było, tej, nie było tej ideologii zgody między galo a Germanami jak w państwie Franków, dlatego Burgundia jest inna. Burgundia jeszcze w dodatku jest przecięta, wiadomo, i na, na część taką bardziej francusko-niemiecką później, więc to też nie jest przypadek, że jest tak przecięta. Dobra. Uprawa niedostatek. Aha, dobra. Uprawa zim była ekstensywna, niewydajna. W 801 roku wypędzono Arabów z Barcelony, która została zdobyta po raz pierwszy w 97, a utracona w 99. Potem mamy ten rok 802. Jedyny rok panowania Karola bez wojen. Dlatego od tego roku są wprowadzani tzw. misji Dominiki, albo misji Dominicji, jak wolicie, czy łacinie starej, czy nowej. Gdy urzędnicy stawali się egoistycznymi feudałami, ci misji dominicji, czyli wysłańcy pana, przypominali o powinnościach wobec króla Franków. I tutaj człowiekiem, który stał za tą reformą administracyjną, był Alcuin z Yorku, anglosaski duchowny, który pilnował i radził, żeby mianować ze względu na zasługi dla państwa, a nie ze względu na. Urodzenie, tak, czyli to było wyraźnie taki krok, który zmierzał do równoważenia tej egoizmu stworzonej przez Pepina feudalnej szlachty. W 803 roku spisano prawa Sasów, Fryzów i Turyngów, odwołując się do praw Franków, ale także do ich własnej tradycji. Wielu z nich przesiedlono z nad sprowadzanych sprowadzane w ich miejsce Franków i Słowian, żeby to przemieszać wszystko i lepiej tutaj z, zrobić spójniej. Większość poddanych Karola Wielkiego mówiła w językach germańskich, ale administracja działała po łacinie, chociaż romańskie, czy właśnie to jest też ciekawe, bo to jest taka, ten, tak się mówi, że większość mówiła w językach germańskich, ale francuski język jest jednocześnie germański i niegermański, nie? Chociaż romańskie Paryż, Rem i Soisson traciły na no, ale tak jak mówiłem, on powiększył znacząco państwo franków na wschodzie, więc mogło tak być, nie? Ale wcześniej tak nie było. Romańskie Paryż, Rem i Soisson traciły na znaczeniu wobec Worms, czyli Formacji, Akwisgranu, Aachen i Nimwegen, czyli Neimwegen Niem, Niem, w Holandii, Nimwegen wtedy. To więcej biurokracji wzmacniało rolę Łaciny. Dlatego sięgano części po klasyczne kanony, by ją ujednolicić i zapewnić precyzyjniejszy opis faktów. To też było ważne, że precyzyjniejszy opis faktów. Z czterech ślubnych synów Karola, najstarszy Pepin, zwany Garbatym, został zamknięty w klasztorze za głupie bunty przy jego ojcu. Według dokumentu Divisio Regnorum, czyli podział królestwa, 806 rok, Karol Junior miał zostać cesarzem oraz królem Neustrii i Austrazji. Pepin miał zostać królem Lombardii, a Ludwik dostać Akwitanie i Prowansji i część Burgundii. Tyle, że starsi synowie zmarli w 810-811 i pozostał jedynie Ludwik. I dlatego Ludwik, zwany pobożnym lub łagodnym, de po francusku, był... Robił wszystko, co, król, co, co jego ojciec, ale nie miał tak ciężkiej ręki, więc separatyzmy podniosły łeb od razu, oczywiście. I dlatego potem będzie potrzebny ten podział państwa za trzy dekady. Natomiast co tu jeszcze ważne, Ludwik, właśnie zwany później pobożnym, czy też łagodnym, deboner został w Akwizgranie w 803 koronowany na współcesarza, współregenta. W przyszłości w Akwizgranie będą. Koronowani królowie Niemiec. Warto o tym pamiętać, bo często się mówi o tych cesarzach niemieckich, że cesarze niemieccy przede wszystkim to byli królowie Niemiec. Niektórzy królowie Niemiec nie byli koronowani w ogóle na cesarzy, bo papież na przykład ich nie lubił, czy coś. Ja tu mówię o późnym średniowieczu. No, ale właśnie najpierw było najważniejsze dla nich to było Akwizgranium, tak? A później Frankfurt się stał modny, ale to niedaleko. Więc tak to, tak to wyglądało. No i cóż, Karol Wielki zmarł w 814 roku. To przypadek, że nie zastosowano um, podziału ziem typowego dla germańskich państw i państwo germańskim jakby pochodzeniu. Zupełny przypadek. Po prostu, starsi synowie, jak Karol Junior, zmarli po prostu. Więc um, um, to jest też ciekawe, bo z tego, czy jest ta Tendencja do trzymania państwa razem, czy jest tendencja do dzielenia, to też widzimy, jak silne są wpływy germańskie, więc nadal te wpływy są bardzo bardzo silne mimo wszystko. Także także to było państwo bardzo germańskie, jeżeli chodzi o sposób rozumowania elit politycznych. I to prawda, że wśród panów frankijskich było też wielu Galożymian, Egalzymian, czyli ludzi o, mówiących w języku romańskim, i tak dalej. I zresztą ten, ten język, ten romanesk, romans, romans romanesk, romans, i tak dalej. Ten język był przemieszanej łaciny z jakimiś innymi elementami. On był językiem, tak się mówiło wtedy, że ktoś mówi w tym języku rzymskim. I to się później, to, to nie był język łaciński, to był język już rzymski, bo trzeba go było jakoś nazwać. Tak? No i dlatego my mówimy o językach romańskich. I teraz jest śmiesznie, bo hiszpański na przykład jest pod wpływem, był pod wpływem tych takich staroświeckich urzędasów, kiedy pod koniec istnienia cesarstwa rzymskiego. Natomiast już Katalonia, w Włochy, Galia musiały walczyć ciągle z Germanami i dlatego tam był żołnierski, szorstki język nowy. I dlatego jest zasadniczy podział między właśnie tym parabolare, czyli parler, parlar, tak, parlar, parler", parler, parlare, od parabolare, bo tak mówili wojskowi, a Hiszpanie mówili fabular, tak, rzymscy Hiszpanie, czy hiszpańscy Rzymianie, czy jak to nazwać, mówili fabular i z tego się zrobiło ablar i to jest bardzo typowy podział, że iberyjski, konserwatywny, konserwatywna łacina i nowoczesna, twarda, harda, prymitywna raczej łacina, katalońsko, galijsko, włoska paradoksalnie, bo Wszędzie tam, gdzie była dominowała administracja zdychającego państwa zachodnio-rzymskiego, administracja wojskowa z racji właśnie tak były te zwyczaje używania nieco innej łaciny, takiej nieokrzesanej itd. Dlatego tak bardzo różni się hiszpański od innych języków i paradoksalnie to hiszpański jest najbliżej łaciny, a nie włoski, kataloński czy francuski, też w ogóle francuski jest na no, wpół germański praktycznie. Także, no może nie, może nie aż tak, ale nie no aż tak to nie przesadziłem, ale jest bardzo, bardzo, bardzo germański. No i tak to wygląda, więc y, moim zdaniem mówienie, że y, te kultury y, powstają z tego, że Ludwik Pobożny był zmuszony do podziału potem swojego państwa pod wpływem buntujących się synów, bo był łagodniejszy od Karola Wielkiego, nikt się go nie bał, i w ten sposób powstałem Francja i Niemcy to jest bzdura, bo te podziały językowe wcześniej były, i te fundamenty pod tworzenie się właśnie takich tutaj pomysłów też były. I zauważcie też jedną ciekawą rzecz, że Karol Wielki był bardziej konserwatywny od Pepina Krótkiego, ponieważ nie podzielił po prostu swego państwa, jak Pepin między Synów według teorii centrum peryferia. Tylko podzielił, że Karloman centrum, a Karol, y, potem Wielki, peryferia. Tylko Karol Wielki zastosował podział mieszany, który de facto był krokiem do tyłu, czyli podział y, terytorialno-kulturowy. Czyli widzimy, że wszystko zmierzało do tego wyodrębnienia się tych państw. Tylko ponieważ urzędnicy paplali po łacinie, to nam się wydaje, że to się nagle gdzieś wybuchło. Ale nie, zawsze tak było. Po prostu y, o ile Germania i Belgia były no Prawie całkowicie zdominowane przez Germanów z natury rzeczy, i Belgia też od IV wieku była zgermanizowana, można tak powiedzieć, przez Franków. To Galia Właściwa, to znaczy ta Galia, główna Galia, bo Belgia to też Galia Właściwa, była rejonem dominacji języków romańskich, więc ten podział zawsze był. I tak należy to postrzegać. A to, że łacina była językiem ludzi wykształconych, to nam tylko mąci obraz. Ja w każdym razie staram się to prostować w mojej książce Historia Francji bez mitów, do której serdecznie zapraszam. Czyli reasumując, czy, Ludwi, czy, czy, czy to był bardziej Charlemagne, czy bardziej Karl der Grosse? Wydaje mi się, że to był bardziej Karl der Grosse, ale jego ojciec Pepin był zdecydowanie człowiekiem, który był przede wszystkim germańskim zarządcą Galii. Więc był, można powiedzieć, że Pepin był takim właściwie bardziej Francuzem, natomiast jeszcze ciągle, chociaż znaczy jakby to powiedzieć, no, można się bardziej wahać. Natomiast Karol Wielki miał zdecydowanie politykę wschodnią, zdecydowanie był bardziej germański, nawet jego sposób o podziale państwa jest bardziej germański niż rzymsko rzymsko-galijski. Czyli nie podział techniczny, tylko podział organiczny, kulturowy. To jest bardziej i bardziej taki, że musi być podział, że w ogóle taki nacisk na podział między synów. A to można powiedzieć, że ten podział taki technokratyczno-rzymski, gdzie w domyśle jest, że państwo ma być jednością, to jest ta cecha zachodnia i to ma Pepin. Natomiast Karol. To nie wyszło, bo zmarli ci dwaj starsi, starsi synowie, ale w zamyśle miał ten świat bardziej typowo germański. Więc można powiedzieć, że um, obaj, się, obaj się wywodzili z ziemi, które się nie da określić jednoznacznie um, jako um, e, francuskiej lub niemieckiej, bo cała rodzina Karolingów wywodziła się z rejonów um, przybelgijskich lub belgijskich. Które to były rejonem, gdzie e, jednym z niewielu rejonów Galii starożytnej, gdzie Franków było więcej, czyli Germanów, niż ludności galorzymskiej, ale w ogóle były takie rejony, gdzie w ogóle nie było rzymskiej, tylko było galijsko-galijskiej, jak Brytania. Brytania nie została tylko i wyłącznie, jak to się czasem mówi, regalizowana, jak uciekali Brytowie. Z, I dlatego Bretania, ale też ona była prawie nietknięta zębem Rzymian. Rzymian było niewielu tam, ale już w takiej Belgii, no to tak. I, tylko że właśnie Frankowie ich totalnie zdominowali. Natomiast później wchodząc głębiej w Galię w IV i V wieku naszej ery, Franków już było coraz mniej, coraz mniej, jak bardziej patrzymy na, wschód, na zachód i południe. No i de facto, więc można powiedzieć, że Germańskość jest jakby, jeżeli wyznacznikiem niemieckości jest germańskość, a Frankowie to Germanie, natomiast francuskość to jest ta ogromna dominacja galorzymskości, no to obaj byli wyraźnie Niemcami. Natomiast politykę uprawiał niemiecką. Ja wiem, że to są oczywiście, tu ktoś powie, że na siłę coś robię, ale nie. Ja nie uważam, że to jest na siłę. Uważam, że to jest takie zastanowienie się, jaka była ta główna tkanka kulturowa. I to jest bardzo ciekawy temat. I wydaje mi się, że można powiedzieć, że oni byli bardziej Niemcami niż Francuzami. Zwłaszcza Karol Wielki, który stosował, który wyraźnie, Germania po jakimś głównym jego rejonem odniesienia. Widać to po polityce jego, ekspansji jego. I, no, ale też możliwe jest tak, że to była decyzja wyłącznie techniczna, że widział, że się w Hiszpanii nie da, chociaż w sumie wszedł w tą, wszedł w tą Hiszpanię jak w masło, więc w sumie jakby chciał, to, to też by mógł, tak? O Barcelonę jeszcze walczył. Barcelona była, Hrabstwo Barcelony było krajem, które właśnie tutaj. Współpracował z marchią hiszpańską, które było później takie pod takim kuratelą Franków cały czas, więc tak do końca nie odpuszczono tego, ale tutaj się wyraźnie Karol poświęcił polityce wschodniej, no i ten podział władztwa jest bardziej germański, bardziej taki po liniach kulturowo-geograficznych, a nie techniczno-geostrategicznych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bo tak się modnie mówi. Dobra, co tutaj dalej jeszcze mamy. Nie, w Polsce nie ma dobrej książki na temat liberalizmu. Książka Szlachty jest taka sobie. Książki o liberalizmie dobre to są Johna Graja i, e, i Piera Manon. Już wielokrotnie mówiłem. Historia intelektualna liberalizmu: e, Piera Manon, Manent, Manent i John Gray, liberalizm. Nie, nie należy korzystać z polskich. Polacy nie wiedzą, co to jest liberalizm. To jest ciągle terra incognita, e, ugór. E, Trochę kuma, um, Wojciech Sadurski, co to jest liberalizm z Polaków? Widzę, że tu bardziej się dopo, dopowiadacie, ok? E Co my tak naprawdę wiemy o czasach Karola Wielkiego? No właśnie nie wiemy o, na przykład to jest typowe dla wczesnego średniowiecza, nie wiemy o motywacjach. Możemy sądzić tylko i wyłącznie po efektach. Tak jak wam powiedziałem, ten podział państwa według linii, żeby tam zagospodarować synów po liniach kulturowych, no to to jest germański zwyczaj. A nie taki, jak zastosował Pepin, czyli taki bardziej technokratyczny. Więc tu możemy domniemywać, że to przeważyło, że przeważyły przekonania, ale no nie wiemy tego na 100%. Tak? Także to jest ten problem. Tak, jest mało kronik. No, Alcuin z Jorku sprowadził dużo ludzi wykształconych dosyć jak na tamte czasy i mamy renesans karoliński, mamy tak zwaną majuskułę, czyli taką lepsze, lepsze litery, lepsze, lepszy sposób pisma, wyraźniejsza, lepsza administracja, pilnowanie tego, renesans łaciny starożytnej, ponieważ ona była bardziej precyzyjna, Niż ta wczesnośredniowieczna typówka, taka papka. I, 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 i to, to, to miało miejsce, ale oni się musieli, ich było mało, i oni się musieli zajmować administracją, i na historię i kroniki już tak za bardzo mało czasu. No. Między Frankami i Sasami stosunki no, na początku były bardzo źle, bardzo złe, i Sasi się buntowali. A kolczuga waży może z 3 kg. Jest lżejsza niż niejeden hełm. Na przykład Stalhelm, taki drugowojenny niemiecki, jest cięższy chyba. Nie, czepiec kolczy to nie są jakieś wielkie pieniądze. To mnie kosztowało może jakieś 80-90. Na Allegro mam dwa takie do teatru, z dwóch podstawowych aktorów. Tak, bo pamiętacie, że Filip Piękny kompletnie nie wiem jak wygląda, ale Karol Wielki, chociaż to są częstsze czasy wcześniejsze, bo tam jest mamy wiek XIII-XIV, to mamy wiek viii e, ix ale Karol był postacią tak międzynarodową, i tak wszyscy mówią, że był wielki, miał wąsy i brodę, że no mam brodę, mam wąsy. I ubrałem się tak właśnie w kolczugę, nie było jeszcze zbroi takich, jak kojarzymy z dojrzałym średniowieczem, No i właśnie często na kolczugę zakładano właśnie koronę, jakąś taką wersję militarną korony, więc to powiedzmy, że to jest jakaś wersja. Tak natomiast jak wyglądał Filip Piękny, to nie mam pojęcia, bo, bo się nie zachowały się za bardzo opisy mogę tylko domniemywać, że był blady, wysoki i chudy, bo takimi ludźmi się zachwycano w średniowieczu jako pięknymi. Czyli coś jak Benedict Cumberbatch za młodu i John Gilgut za staru. Czemu katedra w Akwizgranie Niemcy pochowano, a nie Francja? No, dlatego, że. Po pierwsze, tam jest tam był ulubiony basen karola. Karol uwielbiał taplać się w Basenie. Bo Akwizgranium było dawnym rzymskim zachowanym. Yy, I do dzisiaj istniejącym zresztą yy, takim spa, można powiedzieć. Yy, więc. Yy, zresztą w spa, też było spa, rzymskie tradycje. Ale hmm, Akwizgran był po prostu bardziej centralnie położony. Bo dawniej y, się zastanawiano, no, jakie jest właściwie główne miasto państw franków. No, Rem, Soissons, trudno powiedzieć, nie? Paryż, Świętej Gonowefy, wiadomo. No i ja tutaj y, wyraźnie y, te tereny wschodnie zaczęły odkrywać rolę, właśnie Nimwehen. Y, no, i Aachen, Akwiskran, Worms, Wormacja. W Formacji potem się będą, zobaczcie, jaka ciekawa rzecz. Cesarzy, y, królów Niemiec, nie, nie cesarzy, tylko królów Niemiec, będzie się później wybierać w Akwisgranie, a później trochę we Frankfurcie. Natomiast Sejmy Rzeszy będą w Formacji, na przykład, chociaż czasem będą też w Speer, czyli w Spirze. No, ale to także widzimy też nawiązania, Niemieckie kultury bardzo silne do Karola Wielkiego, natomiast w stosunku do czasów Pepina to Niemcy nie mają do czego nawiązać, bo Pepin nie uprawia polityki niemieckiej w ogóle, tylko uprawia politykę, czyli krótko mówiąc, jedyni Niemcy w naszym rozumieniu, którzy gdzieś tam coś to są sami Frankowie. Natomiast oni pływają w morzu galożymskości, czy tej francuskości, tak naprawdę. Natomiast za Karola no to mamy podporządkowanie Bawarii, podporządkowanie Sasów. Mamy rzeczywiście te inne ludy germańskie, tak, tutaj e, zrobione. Frankowie zdołali tylko do tego momentu wcześniej zdołali tylko Burgundów połknąć. A Burgundowie byli też takimi pływaczami e, odrobinka Germanów w morzu Galorzymskim, nie? Więc e, Frankowie wielokrotnie podbili, pobili, pobili alamanów, ale ich nie podbili, więc um, w, w ci merowińscy Frankowie. Więc tutaj um, no jest ten niedorubek tego elementu germańskiego, który znika właśnie za Karola Wielkiego. Dlatego ja się nie dziwię, że Karol Wielki jest takim władcą, do którego zarówno Niemcy, jak i Francuzi chętnie nawiązują i to jest wszystko, o Karolu Wielkim się mówi zarówno w Unii Europejskiej jak i była dywizja SS Charlemagne więc to jest um, francuska dywizja um, antykomunistów francuskich, którym się wydawało, że Niemcy walczą o chrześcijaństwo przez bolszewizm no w tym sensie, że jakby bolszewicy zdobyli Rzym to by powiesili papieża za jaja natomiast um, trudno powiedzieć, żeby III Rzesza um, robiła te, te no ale pro papieską politykę no ale można było tak się łudzić Degrel się też tak łudził przez belk no cóż w każdym razie tak to wygląda i więc karol wielki moim zdaniem jest troszeczkę krótko mówiąc jeszcze taka opinia większość polityk które są istotne dla niego zrobił pepin krótki nawet się można zastanawiać czy karol nie zrobił trochę regresu państwowości ale no, ulepszył administrację. Być może się okazało, że to, co zaplanował Pepin, było już nie działało w państwach Karol, w państwie Karola. I no, i, no, no ale um, może też wy, w, było to związane z tym, że w momencie, kiedy on przeniósł centrum państwa bardziej na wschód, Karol Wielki, to weszły te silniejsze wpływy germańskie, które tam były jeszcze nie, od, nie usunięte. Że właśnie trzeba dzielić państwo między synów, i tak dalej, też tak mogło być. że Z chwilą przeniesienia się geograficznie się też zmienił mentalnie. Też tak mogło być. W każdym razie wydaje mi się, że trochę się nie docenia Pepina krótkiego. krótko mówiąc, w tym, krótko mówiąc, o, Pepina Krótkiego. Powinno się bardziej go doceniać, a Karola troszeczkę spuścić powietrza, mi się wydaje. A tak swoją drogą, pierwsze prawdziwe imperium zachodnio. Zachodnio-chrześcijańskie, to moim zdaniem jest imperium Karola V Habsburga, dlatego że tak jak Karol V Habsburg w XVI wieku był najsilniejszym i w ogóle tu nie masz żadnych wątpliwości państwem europejskim, no to jednak Karol miał, żył w tym samym czasie, co było ciągle Bizancjum I tutaj się można zastanawiać, czy, czy to jest. Takie wielkie imperium aż tak bardzo. No, ale nawiązano, nawiązano do Starożytnego Rzymu i tylko, że nawiązano trochę tak no, na życie Karola, bo później jest Ludwik pobożny i się wszystko zaczyna walić, bo on jest zbyt łagodny i synowie się ciągle buntują. Także taki, taki wyprysk, można tak powiedzieć. Natomiast to, jak Pepin stworzył tą arystokrację i jak, jak, od, jak poważył się na autorytet merowingów i ich świętych włosów, jak odwrócił całą politykę zagraniczną, jak odwrócił całe myślenie o strukturze państwa, no to Pepin miał chyba dalsze horyzonty. I dlatego myślę, że Pepin nie był taki krótki, jak się mówi, natomiast Karol nie był taki wielki. I tym efektownym skończę.